Świetna obrona Wojcowa. Tego prawego pod lewy łokieć już nie mógł jednak uniknąć. Idziesz do przodu, tam pokrzykuje sekundant. Sekundant Amerykanina, ale na razie do przodu. Idzie Wojcow. Seria lewych sierpowych, prawy sierpowy. No i jest liczony Monti. Monti w ostatniej walce 4 września ubiegłego roku spotkał się z Grzegorzem Kiełsą w kazinie Ramo w Ontario. Zaplanowana na 10 rund walka została przerwana w drugim starcie z powodu kontuzji łuku brzuchowego Amerykanina. Tutaj też może zostać przerwana jeszcze wcześniej, nawet w pierwszej rundzie. I to nie po kontuzji, ale po ciosach Wojcowa. Ależ potężny lewy pod łokieć. Cała seria sierpowych. Broni się Amerykanin, chyba go uratuje gong. Tak, ale to jest raczej tylko odroczenie egzekucji. Zadowolony Grigorian. Dokładnie robisz tak, jak trzeba. Wszystko lekko, swobodnie. A troszeczkę się naprężasz za bardzo. Nie naprężaj się. Wszystko normalnie, na luzie. Lewy sierpowy, następny. Dwa lewe sierpowe. Jeszcze jeden prawy, gdy już właściwie przyklęknął Amerykanin. No rzeczywiście, troszeczkę, tak jak zwrócił uwagę Grigorian, może za bardzo się spina, usztywnia Wojcow. Nie wydaje mi się, żeby ta walka jeszcze długo potrwała. W pierwszej rundzie ring przerwał egzekucję. Gong raczej. No ale zobaczymy, co pokaże Monti. Monti pochodzi z Detroit. Bokserzy amerykańscy z Detroit słyną z twardości, charakteru. Oni nigdy się nie poddają. Monti ma za sobą duże, bogate doświadczenie z zawodowych ringów. Walczył między innymi z Michaelem Grantem, który przecież pokonał Andrzeja Gołotę, no i z Grantem przegrał z TKO w 7 rundzie, Gołota w 9. Przegrał również z Kevinem McBride'em, z którego z kolei Andrzej Gołota pokonał. Przygotowuje akcję Wojcow. Cios w tułów. Wojcow, czytałem z nim wywiad w niemieckiej gazecie. Mówi, że w święta byłem bardzo grzecznym chłopcem, nie piłem zawsze wcześniej, kładłem się spać. Ta walka to dla mnie jest ważny pojedynek. Jestem w przededniu walki Mistrzostwa Świata. No i chyba ten ważny pojedynek wygra. Drugi raz na deskach Monti. Wielki pies chyba niedługo zostanie zapędzony do budy. Już dwa razy pokazał mu miejsce w szyku. Trzeci raz lewy sierpowy Wojcowa i to już jest koniec. Nie może uwierzyć Monti, że rywal tak mocno bije. To jest być może, proszę Państwa, przyszły zawodowy mistrz świata wagi ciężkiej. Jego idolami są Roy Jones Jr. i Mike Tyson. A nawet chyba troszeczkę Tysona przypomina stylem boksowania, bo to taka frontalna pozycja, bardzo mocne ciosy sierpowe. Proszę, lewy sierpowy, lekko zamortyzowany rękawicą, a mimo wszystko posłał Montiego twardziela z Detroit na deski. Proszę. Cios w ucho.
Nie mają Amerykanie do niego szczęścia. W 2008 roku znokautował innego Amerykanina, Winniego Maddalone. Miał go na deskach w drugiej rundzie. W szóstej rundzie zadał z rzędu 18 ciosów, na które nie było żadnej odpowiedzi. No i po tej rundzie twarz Maddalone przypominała krwawą maskę. Zadowolony bojce, zadowolony Krzysztof Busch, rozwiązujący mu rękawice. Widzimy Montiego. To jego siódma zawodowa przegrana. No. I jest Bojcow. Mówił, wierzę, że 2010 rok to będzie rok Bojcowa. Mój rok. Zdobędę w nim mistrzostwo świata. Sieger durch K.O. in der zweiten Runde, 1 Minute und 56 Sekunden, aus Hamburg, Dennis! Pierwsza minuta, 56 sekunda drugiej rundy, przez knockout w drugiej rundzie wygrywa Dennis Bojcow, niepokonany, jego 27 zwycięstwo, 22 przed czasem, kto wie, czy rzeczywiście nie będzie tak, jak mówił, że 2009 rok to będzie rok Bojcowa. Na treningach, jak mówił, daje z siebie wszystko. 110% chce być mistrzem świata. To mój cel. Rządzą bracia Kliczkowie, ale wierzę, że mogę ich pokonać. Mam na nich broń. Najlepsze lewe sierpowe w wadze ciężkiej. I widzieliśmy, jak tymi lewymi sierpowymi mocno bije.